To jakby tak powiedzieć, że Xiaomi najlepszy już, no? Cześć! Adam Łukowski, witam Was na kanale MGSM.pl, a dziś zapraszam na recenzję flagowego Xiaomi Mi Mix 2S. Owszem, możemy się spierać, czy to miksy są flagowymi Xiaomi, czy też seria Mi 6, Mi 7 i tak dalej. No, niemniej to właśnie Mix jest takim pokazem możliwości tej marki, takim jej sztandarem. Czyli po prostu jednak jest flagowcem i ja się tego będę trzymał i przy tym się będę upierał. Telefon oferowany jest w takim oto zgrabnym pudełku z równie zgrabnie zapakowanym zestawem akcesoriów. Niestety, czegoś w tym zestawie brakuje. A no, moi drodzy, brakuje słuchawek. Zamiast słuchawek dostajemy przejściówkę do USB-C. Będzie to zapewne pierwszy element zestawu, który zgubimy. No ale niestety, bez niego muzyczki nie posłuchamy. Przynajmniej nie na kabelku, pozostanie nam Bluetooth. A dlaczego? A, no to właśnie jest pierwsza wada tego telefonu. Pierwsza rzecz, która mi w nim przeszkadza. Nie ma mini jacka. Nie ma mini jacka w zestawie. Nie ma słuchawek, ale za to dostajemy bardzo estetyczny pokrowiec chroniący plecki telefon. W zestawie znajdziemy też oczywiście ładowarkę, przewód i igłę do otwierania gniazda na karty. Nie wiem, czy wiecie, ale Mi Mix 2S dostał kilka nagród za stylizację, za design. Ba, powiem więcej, jest nawet w zbiorach kilku muzeów jako taki przykład sztuki nowoczesnej, sztuki użytkowej. I powiem Wam szczerze, że ja się nie dziwię, bo telefon jest naprawdę ładny. Dawno nie miałem do czynienia z tak ładnym smartfonem, a jednocześnie urządzeniem o tak prostej bryle, bo tu nie ma żadnych wygłupów, żadnych cudów. Jest dość prosty kształt, a jednak ten kształt rzuca się w oczy mimo wszystko i do tego robi świetne wrażenie. Popatrzmy. Jak się zapewne domyślacie, główną robotę odwala tutaj ten bezramkowy ekran. Zajmuje prawie cały front. No, oczywiście na dole pozostał margines, bo po pierwsze jakoś trzeba ekran połączyć z płytą główną. Gdzieś trzeba było upchnąć przedni aparat fotograficzny, no niestety tu upchnięto go na dole. Gdzieś musiały również się zmieścić czujniki, no i dioda powiadomień, bo i diodę powiadomień tutaj mamy na froncie. Jeżeli pamiętacie pierwszego miksa, to tam ta górna ramka była naprawdę zabójczo wąska. Tu jest minimalnie szersza, naprawdę minimalnie, ale to dlatego, że zastosowano tutaj zwyczajny głośnik, taki typowy, jak jest w telefonach, tyle że wkomponowano go w bardzo wąski pasek. Wygląda to naprawdę dobrze i właściwie można powiedzieć, że głośnika nie widać. Trzeba się przyjrzeć, żeby zauważyć jego szczelinę. Główny rdzeń, główny trzon obudowy tworzy aluminiowa ramka, a tył z kolei wykonano z materiałów ceramicznych. One dają wrażenie takie jak szkło. Błyszczą się, taką mają głębię koloru, przynajmniej w tej wersji czarnej. Wygląda to naprawdę zabójczo, ale jednocześnie pozwoliło dość fajnie zaokrąglić krawędzie, no i jest odporne na uszkodzenia. Nie tłucze się tak szybko jak szkło i jest twarde. Ciężko to zarysować, ja próbowałem, nie udało mi się. Także ten tył będzie trwały, nawet jeżeli nie będziecie nosili telefonu w pokrowcu. A ja bym nie chciał tak ładnego telefonu chować do pokrowca. Tak dla porządku dodam, że obudowa występuje w dwóch wersjach kolorystycznych. W białej, no i czarnej, z tym, że ta czarna, ten tył ma trochę taki wpadający w grafit. Wygląda to naprawdę atrakcyjnie. Ja tą wersję ciemniejszą, wyjątkową, uznaję za dużo ciekawszą wzorniczo, bo i z jednej strony z przodu maskuje nam się bardzo fajnie ta szczątkowa ramka ekranu, natomiast ten tył, no świetnie wygląda pod światło, a do tego jeszcze ma delikatne, naprawdę delikatne złote zdobienia. Zwykle złoto się kojarzy tak różnie, ale tu jest to zrobione z gustem, bo mamy tylko delikatny napis Mi Mix Design by Xiaomi, no i delikatną, dość wąską, złotą ramkę wokół modułu aparatu fotograficznego. Aparat jest podwójny, no niestety trochę wystaje, niemniej no wygląda to po prostu dobrze. Ja się może trochę zanadto rozwodzę nad stylizacją telefonu, ale to dlatego, że on mi się po prostu zwyczajnie tak po ludzku podoba i myślę, że będziecie mieli podobne odczucia, szczególnie kiedy weźmiecie go w rękę, bo trzymając ten telefon macie faktycznie poczucie obcowania z urządzeniem klasy premium. To jest dobrze zmontowane, sztywne, takie
naprawdę solidne do trzymania w ręku, dobrze pasuje do dłoni, no i tam w zasadzie wszystko trafia prosto pod palce, prosto na swoje miejsce. Jest bardzo dobrze umiejscowiony czytnik linii papilarnych. Bardzo dobrze są umiejscowione na prawym boku klawisze głośności i włącznika. W takim dość tradycyjnym miejscu, ale po prostu są wygodne w użyciu. Ta bezramkowość ekranu nie przeszkadza, nie mamy takiego wrażenia, że coś za chwilę niezamierzenie dotkniemy i zrobimy na tym wyświetlaczu. Także projekt jest naprawdę udany, no jest mankament, o którym Wam za chwilę powiem, ale ogólnie telefon po prostu strasznie mi się podoba. Za styl stawiam 6, z minusem, ok? Natomiast za wyświetlacz 5. To jest matryca, co prawda nie OLEDowa, nie 4K, tylko zwykłe Full HD Plus i zwykłe IPS, ale naprawdę daje radę i powiem szczerze, nie potrzebuję więcej w telefonie. Jest, obraz jest ostry, obraz ma dobrze nasycone kolory, dobre kąty czytelności. Kurczę, naprawdę potrzeba więcej? Nie, no moim zdaniem nie, ekran jest zupełnie w porządku. Poziom jasności maksymalnej jest na tyle dobry, że spokojnie można z Mimixa korzystać w słoneczne dni. Dobra, mógłby być większy, zawsze mógłby być większy, ale jest zupełnie dobry. Poziom minimalny to w zasadzie jest taki, że na ekranie praktycznie nic nie widać. Musi być naprawdę ciemno, żebyśmy cokolwiek tam widzieli. Także w zupełnej ciemności możemy z tego telefonu korzystać i nas nie będzie raził. Jest tryb czytania. I to oczywiście z możliwością uruchamiania się automatycznego. Jest też możliwość dostosowania balansu temperatury barw do naszych upodobań. A dodam jeszcze, że w tym trybie czytania osobno możemy regulować temperaturę barwną i osobno możemy regulować jasność niezależnie do tego poziomu, powiedzmy, roboczego głównego. Równie mocno co stylizacja i wyświetlacz zachwycił mnie czytnik linii papilarnych. Jest naprawdę dobry i powiem szczerze, no pewnie mnie tu fani Xiaomi trochę zaraz jadą, ale od Xiaomi nie oczekiwałem tak dobrego czujnika. Ten jest po prostu zabójczo dobry, działa pod wieloma kątami, ma dość dużą tolerancję na wilgotność palca czy jego zabrudzenie, a gdy mamy 100% suchy, czysty palec, no to skuteczność odczytu 10 na 10 za każdym razem działa i to jeszcze działa szybko. Aż szkoda, że zabrakło tu funkcji gładzika. Na szczęście jest wyzwalanie migawki, także czytnik również 5 i tu nie ma to tamto. Ja jeszcze tylko dodam, że panel dotykowy wyświetlacza jest równie dobry jak czytnik, działa 100% pewnie i to są takie elementy w tym telefonie, powiedzmy 10 na 10 na szkolną 6, po prostu flagowe. Design, ekran, czytnik, godne flagowca. No i to, co brzydko nazywamy bebechami, również jest godne flagowca, bo mamy tutaj Snapdragon 845, czyli w zasadzie chyba najmocniejszy w tej chwili procek na rynku i 6 GB RAM. To musi działać naprawdę szybko i sprawnie i tak właśnie działa. Tego telefonu nie sposób zagiąć grami, nawet tymi najbardziej wymagającymi. Nie zagniecie go szybkim przełączaniem się pomiędzy aplikacjami czy pracą na podzielonym ekranie. No nie, po prostu on zawsze będzie pracował bardzo sprawnie, bardzo szybko. Ale, żeby nie było tak zabójczo i słodko, to wiecie co? Mojemu egzemplarzowi zdarzyło się bodajże 4 czy 5 razy podczas miesięcznego użytkowania, że na sekundę, nawet dwie się zamyślił. I to w dziwnych momentach. Nie działo się to przy tych najbardziej wymagających zadaniach, ale przy tych najprostszych, chociażby wprowadzaniu tekstu z klawiatury. No, tak jakoś dziwnie się zatrzymał. Nie wiem, co on w tym czasie robił. Nie wynikało to raczej z niedoboru mocy obliczeniowej. Prędzej coś na styku systemu z aplikacją, coś gdzieś, jakaś optymalizacja oprogramowania. Może telefon w tym czasie coś akurat robił, o czym ja nie wiedziałem, czego nie zauważyłem. Nie wiem. Ja Wam tylko mówię, że coś takiego w moim egzemplarzu miało miejsce i oby tylko w moim to się zdarzało. Ale na szczęście nie było to irytujące i nie było to częste. Tak jak powiedziałem, może 5 razy na miesiąc i pamiętajcie, tego telefonu używałem bardzo intensywnie, więc jest ok, naprawdę jest ok. Co ważne, Mimix 2S nawet przy bardzo intensywnej pracy prawie wcale się nie nagrzewa. Dobra, czuć trochę ciepełka, ale nie jest ono ani dokuczliwe, ani nie widać, aby wpływało jakoś na pracę, na płynność działania telefonu. Ale jeszcze na coś ponarzekam jednak. Pamięć. W
Fajnie, mamy 64 GB, akurat w tej wersji, którą miałem, jest jeszcze droższa, 128. No i w tym telefonie, który konkretnie tym, który testowałem, było tam wolnego 54 GB, ile dobrze pamiętam. Całkiem spoko. Ale tej pamięci nie powiększymy, bo nie dali tu gniazdka na microSD. Nawet w hybrydowym slocie już bym przecierpiał. Nie znoszę, jak telefon nie ma gniazda na microSD i to był jeden z powodów, dla których przestałem swego czasu używać iPhone'ów. No i tu powiedzmy też w tym Xiaomi mi tego trochę brakowało, bo czasem jednak potrzebuję mieć więcej albo potrzebuję sobie zrobić jakiś backup i tą kartę wyjąć i gdzieś schować. No wiecie, takie bywają sytuacje. W Mimixie na chwilę obecną mamy Androida 8.0 z nakładką MIUI wersji 9.5. Dziesiątka pewnie już w drodze. Co można powiedzieć o tym interfejsie? Wiele o nim mówiłem już przy okazji recenzji poprzedniego modelu Xiaomi. Dla pewności macie ją podlinkowaną. Mowa o Redmi Note 5. Tutaj mamy w zasadzie prawie że to samo. Do interfejsu nie mam poważniejszych zastrzeżeń. Wygląd nie odbiega znacząco od klasycznego Androida, no tyle, że interfejs ma formę płaską, bez zasobnika aplikacji. Ikony możemy jednak dowolnie rozmieszczać na kolejnych ekranach, grupować foldery, mamy możliwość zmiany efektów przejścia między ekranami, automatycznego układania ikon albo zablokowania ich ułożenia według naszego uznania, no prosto i rzeczowo. Sekcja powiadomień wygląda klasycznie, podobnie jak panel skrótów, który oczywiście można edytować. Co dość rzadkie, pasek statusu, czyli linię ikon na górze ekranu, możemy pozbawić tu nazwy operatora, natomiast powiadomienia mogą być tam prezentowane w postaci mikroikonek aplikacji. Można też włączyć procentowy wskaźnik baterii albo nie. Jak już wspominałem, jest możliwość pracy na podzielonym ekranie. Choć włączanie tego trochę niepotrzebnie skomplikowano, bo najpierw musimy tapnąć symbol dzielenia ekranu, a później przeciągnąć aplikację w takie specjalne podświetlone pole na górze wyświetlacza. To akurat jest troszeczkę bez sensu. Można to po prostu było zrobić prościej, prostym tapnięciem w ikonkę i już. Mamy tutaj też coś, co nazywa się druga przestrzeń, czyli takie miejsce na nasze, nazwijmy to, sekretne aplikacje, czy też na przykład aplikacje służbowe, które sobie chcemy oddzielić od ogólnego układu. Można też klonować aplikacje, czyli mieć na przykład dwa skróty do Facebooka, każdy do innego konta. Mamy również możliwość dość szerokiego zarządzania powiadomieniami i uprawnieniami aplikacji. Nie zapomniano oczywiście o trybie obsługi jedną ręką, czyli o możliwości pomniejszenia interfejsu, jak też o opcji wybudzania podwójnym stuknięciem i usypiania ekranu w ten sam sposób. Klawisze systemowe są wyświetlane na roboczej powierzchni wyświetlacza. Można zmienić ich układ, można włączyć autoukrywanie, ale do tego można im jeszcze przypisać dodatkowe działania, dodatkowe skróty i to również w kombinacji z klawiszami mechanicznymi, czyli włącznikiem, czy przyciskami głośności. Xiaomi nie przesadza z aplikacjami dodatkowymi. Takich typowych śmieci tu nie ma w ogóle, co bardzo chwalę. Są takie programiki czysto użytkowe, jak chociażby MiDrop do udostępniania plików na inny telefon. Jest skrót do funkcji zgłaszania opinii czy problemów. No i takie typowe dodatki w stylu dyktafonu, menedżera plików, kalkulatorka czy notesiku. Jest tu też niezwykle użyteczny skaner wizytówek czy kodów QR, jak również dokumentów, z tym, że nie rozpoznaje niestety on tekstu po polsku. Wisienką na torcie jest świetna aplikacja do konserwacji systemu, czyli do usuwania zbędnych plików, wygaszania aplikacji działających w tle, czy monitorowania zużycia energii przez aplikację. Ta apka jest o tyle fajna, że sama z siebie może nam wystawiać powiadomienie o tym, że któraś aplikacja zużywa zbyt wiele energii, czy zbyt wiele pamięci, czy zbyt dawno jej nie używaliśmy, a cały czas gdzieś tam w tle siedzi i rezyduje. Także to jest bardzo fajny dodatek i ogólnie za system, za interfejs myślę, że mogę z powodzeniem Xiaomi pochwalić. W kwestii łączności nie ma się do czego przyczepić, bo i też niczego nam tu nie brakuje. NFC jest i działa, Bluetooth jest i działa, dwuzakresowy Wi-Fi jest i działa, nawigacja jest i działa i to całkiem szybko startuje, całkiem dobrze trzyma namiar.
Także tutaj niczego w zasadzie bym nie skrytykował. Ba, powiem więcej, mamy bardzo fajny dialer, bardzo fajną aplikację telefonu z możliwością nagrywania rozmów, no i oczywiście z dual SIM. No niestety tylko dwie karty SIM wchodzą do slotu, nie ma miejsca na microSD, tak jak już wspomniałem, smuteczek. Ale na szczęście dual SIM jest i też działa całkiem dobrze, także na stronę komunikacyjną tego smartfonu raczej nie będę narzekał. Natomiast dźwięk, no cóż, no akurat dźwięk mógłby być nieco lepszy. Na słuchawkach jest w sumie ok, wiele tutaj nie będę narzekał. Nie ma za co zganić, chwalić jakoś specjalnie też nie ma za co, jest po prostu poprawnie, prawidłowo, bez większych mankamentów. Natomiast dźwięk na głośniku, a w zasadzie głośnikach zewnętrznych, jest taki sobie. Głośniki są dwa. Ten słuchawkowy i ten na dole obudowy obok portu USB-C. Ale tak naprawdę główną robotę robi ten dolny właśnie, większy. On bierze na siebie ciężar odtwarzania większości dźwięku, jeżeli chodzi o odbiór muzyki. No i gra w sumie dosyć czysto i dosyć głośno, no ale to nie jest nic, czym bym się zachwycił, a tu już no do poziomu flagowca trochę brakuje. Na pocieszenie dodam, że to nie jest wyjątek, bo znam kilka jeszcze innych flagowców, które grają zaledwie poprawnie. Także tutaj, jeżeli chodzi o głośniki w telefonie, mogłoby być lepiej. Jest trochę namiastka stereo, ale ten głośnik w słuchawce, no z racji tego, że jest po prostu zwyczajnie mniejszy, zajmuje się raczej wysokimi tonami i tak naprawdę wiele nie tracimy, jak go zasłoniemy palcem, jeżeli chodzi o jakość dźwięku. Na pocieszenie dodam, że ten główny zewnętrzny głośnik w roli urządzenia głośnomówiącego działa całkiem dobrze i da się z tego telefonu porozmawiać w trybie głośnomówiącym. A jeżeli chodzi o głośnik w słuchawce, no jest malutki, wąziutki, no i w zasadzie też większych zastrzeżeń do niego nie mam, poza tym, że trzeba nim celować w ucho, trzymać telefon. Jeżeli trzymamy telefon tak niedbale, jakoś tak czy tak, no to już słyszymy gorzej. Głośniczek musi być centralnie na wprost ucha, żebyśmy słyszeli dobrze i wtedy naprawdę jest ok. Chociaż sporo dźwięku też wychodzi na drugą stronę obudowy telefonu. Jeżeli bardzo nam zależy na dyskrecji, to musimy, rozmawiając trochę, telefon przyciszyć i przycisnąć go bardziej do ucha. Telefony z serii Mi Mix no, nie były dotąd uznawane za mistrzów fotografii. W Mixie 2S jest spora poprawa. Tu można już naprawdę mówić o bardzo dobrej jakości zdjęć dziennych i o zupełnie dobrych zdjęciach nocnych. W dzień jest po prostu świetnie. Jedyne, na co można ponarzekać, to powiedzmy na drobnym spadku jakości odwzorowania detali w skrajach kadrów, w skrajnych partiach. No i na pewno taką lekką tendencję do prześwietlania jaśniejszych partii kadru, ale na szczęście jest automatyczny HDR, wystarczy go włączyć i on w większości przypadków daje sobie z tym radę i daje bardzo fajny efekt. Zdjęcia mają ładnie odwzorowane, naturalnie odwzorowane kolory i nie wykazują większych mankamentów, jeżeli chodzi o jakość. Zdjęcia nocne, no cóż, są już słabsze, ale nadal są, powiedzmy, że na tyle dobre, że w telefonie spółki, powiedzmy, 2000 z groszami nie ma na co narzekać. No, w tych zdjęciach nocnych pojawia się trochę szumu, pojawia się utrata detali, ale warto w tym momencie zrezygnować z wysokiej czułości, przełączyć się na tryb manualny, może skorzystać ze statywu, wydłużyć czas naświetlania, żeby te zdjęcia były zdecydowanie lepsze. Mamy tutaj też jednak, moi drodzy, dodatkowy obiektyw, również z matrycą o takiej samej rozdzielczości, tylko o nieco słabszym świetle. Ten obiektyw pozwala nam, ma inną ogniskową i pozwala nam uzyskać bezstratne zbliżenie. Niewielkie, dwa razy, ale no zawsze. A ponadto odpowiada za rozmywanie tła, które w tym smartfonie działa naprawdę bardzo dobrze. Bardzo precyzyjnie wycinany jest obiekt na pierwszym planie, a tło jest rozmywane w taki dość przyjemny sposób. Oczywiście możemy to regulować. Nawet zoom cyfrowy daje się tu polubić, chociaż jak zwykle no, odradzam korzystanie z niego na co dzień tylko w wyjątkowych przypadkach, ale można tutaj, no całkiem nieźle nawet widać. Natomiast
Trochę gorzej jest z ujęciami makro, bo tu nie podejdziemy zbyt blisko do fotografowanego obiektu. Musimy zachować te przynajmniej kilkanaście dobrych centymetrów dystansu, żeby autofokus złapał. Ręcznie też niewiele więcej zdziałamy, też nie ustawimy fokusa tak, żeby złapał obiekt, który jest bardzo blisko obiektywu. Także do makro ten telefon nadaje się tak średnio, a już na pewno nie zrobimy dobrego makro tym dodatkowym, nazwijmy to teleobiektywem, bo wtedy to już w ogóle ostrość się rozjeżdża we wszystkie strony i trzeba się oddać jeszcze bardziej wbrew pozorom. No i tak samo w ujęciach nocnych, w ujęciach przy słabym świetle też raczej lepiej korzystać z tego, nazwijmy to głównego obiektywu ze światłem 1.8, po prostu zdjęcia będą zwyczajnie, mówiąc krótko, lepsze i tyle. Jeśli chodzi o wideofilmowanie, jest dosyć przyzwoicie. Można nagrywać w 4K, można nagrywać Full HD albo HD, no zawsze jednak maksymalnie w 30 klatkach na sekundę. Jest zwolnione tempo w HD lub Full HD w 240 klatkach na sekundę, niestety nie szybciej. I właściwie do filmów jakichś poważniejszych zastrzeżeń nie mam. Jakość obrazu i płynność jest dosyć dobra. No jeżeli trochę machamy telefonem filmując, to widać ingerencję stabilizacji, ale nadal obraz jest zupełnie przyzwoity i można powiedzieć, że dobrej jakości. Natomiast dźwięk, no niestety jest słaby. Mamy tutaj tak zwany efekt wiadra. Jak to wszystko wygląda i brzmi, możecie sprawdzić pod tym filmem. W opisie macie podlinkowane filmiki na surowo wrzucone na YouTube'a z tego telefonu. Możecie sobie sami przekonać się, jak to wygląda, jak nagrywa Mi Mix 2S. Naturalnie w opisie filmu znajdziecie również link do przykładowych zdjęć wykonanych tym telefonem i również sobie możecie je otworzyć w pełnym rozmiarze i pooglądać i samemu ocenić. Jeszcze tylko dodam, że aparat fotograficzny ma całkiem sympatyczny, dość prosty w obsłudze interfejs, w którym pomiędzy trybami przesuwamy się za pomocą gestu. Brakuje mi tak naprawdę łatwiejszego dojścia do ustawień zaawansowanych, bo musimy wejść najpierw w menu takie dodatkowe i dopiero w ustawienia. No i trochę, prawdę mówiąc, wkurza mnie to, że muszę przełączyć się na wideo, a nie mam przycisku do nagrywania filmów obok przycisku do robienia zdjęć. A zauważyliście, że nie powiedziałem ani słowa o przednim aparacie? No to teraz powiem i to nie będą miłe słowa. Aparat wciąż jest na dole ekranu, w dolnym narożniku telefonu, czyli odwrotnie niż zazwyczaj w większości smartfonów. I strasznie mnie wkurza. To nie jest telefon dla miłośników selfie. A już na pewno nie dla miłośników selfie spontanicznego, bo żeby zrobić sobie selfiaczka, to ten telefon trzeba najpierw odwrócić do góry nogami, żeby w ogóle jakoś na tym zdjęciu wyglądać, a później odwalić drobną ekwilibrystykę z celowaniem w przycisk spustu migawki, który też mamy odwrotnie niż w większości smartfonów, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni. Pewnie, może z czasem się przyzwyczajmy, ale wiecie co? Ja miałem ten telefon przez miesiąc i za Chiny ludowe się nie mogłem przyzwyczaić. Po prostu nie, jeszcze raz nie. A zdjęcia też nie są jakieś porywające z tego aparatu, więc no tak jak mówię, to nie jest telefon do selfie. Tylny aparat jestem na tak, przedni jestem zdecydowanie na nie i koniec. Całkiem na tak będę natomiast wobec akumulatora. No dobra, nic wielkiego, bo nie mamy tutaj telefonu, który pracuje tydzień. Nie, no tutaj jak to smartfon, dzień dość intensywnej pracy, dwa dni takiej trochę mniej intensywnej, natomiast mnie bardzo jara to, że telefon bardzo szybko się ładuje, bo w zasadzie godzinę 10 mamy pełną baterię. No i równie bardzo cieszy mnie to, że mogę go ładować bezprzewodowo, co kurczę, no nie wiem, rzadko się zdarza w sumie. Ja się tak trochę podkręcam tym ładowaniem bezprzewodowym, ale to dlatego, że się przyzwyczaiłem, bardzo lubię to rozwiązanie i korzystam z niego na co dzień. I strasznie irytuje mnie to, kiedy mam w testach telefon ze szklanymi pleckami, którego nie mogę ładować nie wiadomo czemu bezprzewodowo. Na szczęście Mi Mixa mogę i bardzo to pochwalam. I za akumulator no, też jest ocena pozytywna. I powiem Wam tak bez ściemniania, że w ogóle ten telefon oceniam raczej pozytywnie. Jest kilka rzeczy, które mnie w nim irytowały, ale jednocześnie wiele rzeczy mnie w nim cieszyło, a przede wszystkim cieszyło mnie to, że ten telefon tak fajnie wygląda. Ja po prostu lubiłem sobie na niego popatrzeć. Wiecie, tak jak się czasem lubi popatrzeć na ładne rzeczy, które nas otaczają.
Myślę, że równie mocno można polubić cenę, bo mamy 2600 niecałe albo 2800 za ten wariant z większą pamięcią i myślę, że to jest lepszy wybór. Oczywiście mówię o cenach z oficjalnej polskiej dystrybucji. Ja wiem, że zaraz mi napiszecie, że w chińskich sklepach taniej kupujcie, tylko że z polskiej dystrybucji macie ten telefon od ręki od razu, a no, ten kupowany z Chin będzie szedł miesiąc i nie daj Boże jeszcze Wam go na tle zatrzymają, wiecie. Dlatego myślę, że tam warto odżałować, dołożyć tam stówkę czy półtorej do przodu i jednak kupić z polskiej dystrybucji, ale zrobicie co chcecie. Czegokolwiek byście nie zrobili, to ten telefon wciąż będzie wart swojej ceny, no i raczej będzie dobrym zakupem. Mamy tu świetną stylizację, dobry wyświetlacz, bardzo dobre wnętrze, wydajne. Mamy całkiem przyzwoity akumulator, mamy całkiem przyzwoity aparat fotograficzny. Sporo zalet, naprawdę sporo zalet, a mankamentów no, jest kilka. Przede wszystkim nie ma wodoszczelności, nie ma gniazdka na microSD, nie ma mini jacka. No, mój egzemplarz jakieś tam dziwne przycinki notował, też warto o tym pomyśleć. W menu nie zauważyłem radia FM, ale za to mamy bardzo sympatyczny interfejs i w zasadzie wszystko to się jakoś tak bilansuje, że ten miks cały staje się dosyć strawny. Także ja bym tutaj tego telefonu się nie bał. I ja takie miksy bardzo lubię i szanuję. No i niecierpliwie czekam na kolejny model z tej serii, bo mi się strasznie to spodobało. No i widzicie, co potrafi zdziałać dobra stylizacja i dobra cena. Przymknąłem oko na parę mankamentów tego telefonu, parę niedociągnięć. Prawie bym sobie go kupił. Dobra, poczekam na trójkę, ale prawie. Wy sobie możecie go kupić, jeżeli aktualnie potrzebujecie jakiegoś porządnego smartfonu. Nie odradzam w każdym razie. No, chyba że boicie się, że Chińczycy wykradną jakieś wasze dane. A? Aha, Amerykanie to niby nie, co? Dobra, z tym Was zostawię, żegnam się z Wami, dziękuję za oglądanie, zapraszam do dawania łapek w górę, zapraszam do subskrypcji, do oglądania naszych pozostałych filmów, no i cóż, do zobaczenia, cześć!